ja popieram, proszę Państwa, to, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w jakiej jest to miasto, w sytuacji finansowej, przy powszechnie panującej biedzie, ogromnym bezrobociu, masowej emigracji młodych ludzi z tego miasta, to jakkolwiek nie pracowaliby prezesi tych spółek, to jednak nagrody rzędu 30 paru tysięcy netto no, są po prostu nieprzyzwoite, tak ogólnie mówiąc. Przy niemałych przecież zarobkach, jakie tym prezesom podatnicy grudziąccy płacą. Bo, i myślę, że to jest jakby pierwsza uwaga. Ale druga to taka, że to wszystko nakłada się jeszcze na co? No, szpital jest podobno w dramatycznej sytuacji. Trzeba wynająć firmę zewnętrzną, która powie, jak ją z tej sytuacji wyciągnąć, prawda? Za doprowadzenie do tej sytuacji, jak myślicie, co jest? Nagroda. Prawda? Nagroda. Mamy spółkę, która będzie teraz przegrywała jeden proces po drugim, gdzie koszty rekompensat, czy chodzi tu o GTBS, będą sięgały setek tysięcy złotych. Jak myślicie Państwo, co w zamian? Nagroda. Prezes GTBS-u też jest. Mamy fakt, mamy masową wyprzedaż majątku komunalnego, o której za chwilę będziemy mówić, o której wiele razy mówiliśmy na tej sali. Co spotyka prezesa, który to robi? No, 30 tysięcy nagrody. I tak dalej, i tak dalej. No przecież to są rzeczy wołające o pomstę do nieba. To są rzeczy wołające o pomstę do nieba. Niech pan prezydent spojrzy w oczy mieszkańcom, którym podnosi ceny biletów, którym podnosi ceny wody, którym podnosi ceny ścieków, którym podnoszone są ceny ciepła i niech im powie, że te firmy tak świetnie pracują i przynoszą takie horrendalne, krociowe zyski, że nic, tylko 30 czy 40 tysięcy nagrody to jest to, co, na co zasługują prezesi. Niech stanie i niech im powie.